My nie mamy takiego zwyczaju i można powiedzieć pewnego rodzaju ułatwienia w naszej społeczności, żeby ten, kto głosi, miał z góry nadany tekst wybrany. Czasem w środę, kiedy rozważamy fragment po fragmencie, to tak się trafia, że wiemy, na jaki temat mamy głosić. Ale ze względu na to, że nie mamy na daną niedzielę wybranych tekstów, musimy coś przeżyć. Najlepiej by było, żebyśmy głosili coś, co rzeczywiście przeżywamy. I w minionym tygodniu pomógł mi w tym brat Jarek, a właściwie spotkanie redakcji miesięcznika zborowego PS, kiedy to brat Jarek zaproponował, żeby grudniowy numer, nad którym już pracujemy, był o radości. I ja dlatego teraz biedny myślę o tej radości. Co o tej radości ja mógłbym napisać w tym PS-ie? I nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, jeżeli chodzi o zabieranie się do jakiegoś tematu. Myślę, że pierwszym krokiem, na pewno praktykowanym przez Gabriela nieraz też, jest to, żeby spojrzeć do słownika, czy mamy dobre w ogóle pojęcie o tym, czym się mamy zająć. W szkole, jak były jakieś zadania, no to było trzeba się dobrze zastanowić. Na maturze polecam tym, co będą zdawali za jakiś czas, nie wiem w jakich warunkach, zastanowić się, czy dobrze rozumiemy polecenie. I ja zacząłem się zastanawiać, czym jest ta radość, więc sięgnąłem do słownika języka polskiego. Nie wiem, na ile tam widzicie. Ta definicja, że tak powiem, jak dla mnie, spłaszcza w ogóle rozumienie radości, bo w słowniku języka polskiego czytamy, że radość to uczucie zadowolenia, wesołości, wesoły nastrój, rozradowanie. I tak zacząłem sobie myśleć i uprzedzając troszkę fakty do tego, do czego dojdziemy, to nie tylko ta definicja niewiele wnosi, ale wydaje mi się, że jest wręcz błędna, że jest niewłaściwa. No i tak sobie pomyślałem, że przysłowia są mądrością narodu. Poszukam przysłów ze starością związanych, z radością, przepraszam, ja już spojrzałem na to, bo jedyne przysłowie, jakie znalazłem, to przysłowie starość, nie radość. A śmierć, nie wesele. I tutaj niezbyt wiele się dowiedziałem, więc idąc dalej tym tropem, poszukałem synonimów. To nam czasem rzuca takie głębsze zrozumienie danej rzeczy. Więc synonimy radości to między innymi idylla, przyjemność, satysfakcja, wesołość, zaspokojenie, zachwyt, spełnienie, zadowolenie, błogostan, szczęście. Tak nam podaje ten jakiś słownik synonimów. No i o szczęściu jest troszkę więcej, można się dowiedzieć z przysłów, bo o szczęściu wiemy, że głupi ma zawsze szczęście i że pieniądze szczęścia nie dają. Tyle się możemy dowiedzieć z tej mądrości, skarbnicy mądrości narodu. Nie za wiele, że tak powiem. Pieniądze szczęścia nie dają, to mówią ci zazwyczaj, co mają pieniądze, nie? A ci z kolei, co ich nie mają, to jednak i tak by nie wierzą, nie? I chcieliby sami się przekonać, dojść do takiej mądrości bez tego, że ktoś im po prostu powiedział. W tych ostatnich dniach czytam troszkę na ten temat, szukałem na ten temat, jak zdefiniować na dobrą sprawę radość, czy też prawdziwe szczęście. Bo chociaż ciężko znaleźć jakąś sensowną definicję, to jedno nie ulega wątpliwości. Ludzie szukają radości, szukają szczęścia, dążą do szczęścia. I chociaż często robią to jak we mgle, często jesteśmy może oszukiwani przez społeczeństwo, przez media, przez może różnych idoli, to jednak ludzie dążą do radości, dążą do szczęścia. Czytałem takie badanie, że ostatnio przepytano młodych ludzi, na co poświęciliby czas i energię na przyszłą wersję siebie. I jak myślicie, jak odpowiedzieli ci młodzi ankietowani? Ponad 80% odpowiedziało, że ich głównym celem byłoby wzbogacenie się, gdyby mieli
nową wersję siebie wypracować, na co poświęciliby czas i energię. 80% jako główny cel stawia wzbogacenie się. A 50% tych samych młodych ludzi odpowiedziało, że inny główny cel życiowy to sława. Ja byłem zaskoczony, jak to przeczytałem. Ale myślę, że choć ludzie, głównie młodzi, ale nie tylko, mieszają pewne rzeczy, zamiennie używają pojęć radość i szczęście i poruszają się jak we mgle, to jednak właśnie to łączy ludzi od tysięcy lat, że ludzie dążą do radości, dążą do szczęścia, szukają tego szczęścia. I jakbyście też szukali, to znajdziecie, chociaż nie polecam, dziesiątki stron internetowych z quizami, na ile jesteście radośni i jak osiągnąć radość. Mi wyszło, że ja mam pełnię szczęścia. Taki quiz jeden rozwiązałem, był strasznie dziwny, ale tak wyszło. I na portalu ABC Zdrowie natknąłem się na ciekawy artykuł zatytułowany Radość. Definicja, jak ją pielęgnować, jak się radować, endorfiny. No i stwierdziłem, tu może znajdę dobrą odpowiedź. I tam dowiadujemy się, oczywiście zaraz mi się pojawił film Joga śmiechu, innowacyjna terapia, tak to wszystko było połączone. Można naprawdę wsiąknąć w dziwne rzeczy, jak się szuka definicji, szuka się radości, szuka się szczęścia w internecie. Ale dowiadujemy się, że radość to stan emocjonalny, który wyraża pełnię spełnienia. Radość to coś przyjemnego. Mianem radości można określić stan człowieka satysfakcji oraz euforii. Osoba, która czuje się radosna, jest szczęśliwa. To takie masło maślane, trochę dyrdymały. Najlepsze w tym artykule jest chyba to, że był bardzo krótki, dlatego mogę jeszcze zacytować kawałeczek z punktu jak sprawiać sobie radość. I to jest już, powiem wam, bardzo ciekawe. Jak sprawiać sobie radość. Najlepiej róbmy rzeczy, które nas uszczęśliwiają. Jeżeli radość sprawiają nam spotkania ze znajomymi, to powinniśmy pielęgnować te relacje. Jeżeli radość sprawia nam dobra kuchnia, warto częściej odwiedzić dobrą restaurację. Radość może sprawić także urlop nad morzem lub w górach. Jeżeli radość sprawia nam zwiedzanie nowych miejsc, zaplanujmy wakacje z przewodnikiem i poznajmy nową kulturę. Uwaga, radość wymaga zaangażowania. Musimy mieć na nią czas. A jest to bardzo istotne w świecie ciągłej gonitwy i rywalizacji. Aby być szczęśliwym, należy docenić siebie. Pozwalać sobie na przyjemności, próbować nowych rzeczy oraz eksperymentować. Radość zależna jest od hormonów szczęścia, jakimi są endorfiny. I dalej tam jest jeszcze taka lista, jak zdobyć endorfiny. Nie będę wszystkiego tutaj czytał na głos, bo może nie wszystko z kazalnicy wypada, ale na przykład potrawy, zwłaszcza słodycze, czekolady, pikantne dania. W wypadku porodu się tworzą endorfiny, śmiechu, alkoholu spożywanego w niewielkich ilościach. Takie są tam rady i oczywiście wyskoczyły jeszcze reklamy, które dla mnie są personalizowane, czyli to, co ja powinienem dostać na święta albo sobie kupić jakąś tam kamerę, soundbar, takie rzeczy, które ostatnio gdzieś przeglądałem. I gdy tak czytałem te różne porady, jakie daję dzisiaj główne źródło wiedzy dla wielu ludzi, czyli wujek Google, jak niektórzy mówią, to myślę, że nie będzie wielkim nadużyciem, gdy streszczę te porady jednym zdaniem właśnie z tego krótkiego artykułu. Aby być szczęśliwym, należy docenić siebie, pozwalać sobie na przyjemności, próbować nowych rzeczy oraz eksperymentować. To jest to, co ten świat nam mówi, jaka jest droga do radości. Kiedy myślałem o tym, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie ma niczego nowego na ziemi. Kaznodzieja, jakby czytać księgę, tam jest o tym, jak on postanowił zbadać pewne rzeczy i doszedł do tego, że nic nowego nie ma, że wszystko, co jest, to już było i to się po prostu tak toczy. Bo to jest prawdą, bo nagle uderzyła mnie myśl, że właściwie czym się różnią te porady z portalu ABC Zdrowie od tego, co głosili epikurejczycy 300 lat przed Chrystusem, którzy właśnie w tym nurcie filozoficznym
jako główne dążenie uważali szczęście i szczęście upatrywali w zdobywaniu różnych, w praktykowaniu przyjemności. To jest dokładnie to samo, inaczej może nazwane, w innej formie, w innej, innych słów użytych, ale myśl jest ta sama. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się chwilkę nad tym, co by to było, gdyby się okazało, że jako ludzie źle pojmujemy, czym jest radość. Co jeżeli nasze rozumowanie w tej kwestii jest niewłaściwe? Co jeżeli ktoś próbuje nas oszukać również na temat szczęścia i radości? Domyślacie się, gdzie zmierzam. Jest taki jeden krętacz, diabeł, który od początków dziejów miesza, oszukuje, próbuje zwieść i wybranych, jak czytamy. Pan Jezus kiedyś użył takich słów, kiedy rozmawiał z uczonymi w piśmie, mówiąc do nich, że ich ojcem jest diabeł. I on mówi, że kiedy diabeł kłamie, mówi własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. I od samego początku dziejów, od pierwszej księgi biblijnej widzimy, że diabeł oszukiwał ludzi. Już Adama i Ewę oszukał. Już to ich tak podszedł, żeby zasiać pewną wątpliwość i odwrócić rzeczy do góry nogami. Postawić to wszystko na głowie. Co Pan Jezus im powiedział, to diabeł tam w postaci węża się pojawia i syczy tej Ewie do ucha te wątpliwości. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? A potem jeszcze jej okłamuje, w czwartym wersecie trzeciego rozdziału czytamy: wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Diabeł od początku dziejów ludzi oszukuje i próbuje wywrócić pewne rzeczy, które my wiemy, powinniśmy czerpać tą wiedzę od Boga. I ten perfidny kłamca również i w kwestii tego, czym jest radość i szczęście, jestem przekonany, że próbuje oszukiwać dzisiaj ludzi. Nie znam się na pokerze, nie umiem grać, ale wiem, że tam można blefować, można oszukiwać, kłamać, można robić to z pokerową twarzą. Im ktoś jest lepszym oszustem, tym lepiej sobie radzić w tą grę, ale nawet taki musi się liczyć z tym, że ktoś kiedyś mu powie: sprawdzam. I wtedy może wyjść ten blef na jaw. I chciałbym, żebyśmy my dzisiaj podczas tego nabożeństwa, wieczornego nabożeństwa, właśnie sprawdzili ten, czy diabeł tutaj nie blefuje, czy ta definicja, że aby być szczęśliwym należy docenić siebie, czy to aby nie jest bujda. I nie chcemy oczywiście robić tego w tym miejscu inaczej niż poprzez studium Słowa Bożego, rozważanie słów, których autorem jest Twórca wszystkiego, i będziemy sięgać do Pisma Świętego. Kiedy ja badałem to słowo radość, to już na samym wstępie mogę jedną ciekawostką się podzielić, bo jeżeli chodzi o występowanie tego słowa w Nowym Testamencie, w Ewangeliach zwłaszcza, to są jakby dwie grupy terminów opisujących radość. I te wszystkie definicje, na jakie natrafiłem wcześniej, kiedy szukałem definicji radości, one mówią, że radość to jest stan emocjonalny. A zwróćmy uwagę, co Słowo Boże mówi. Te greckie słowa, jakie się pojawiają, słowo chara, chairo, synchairo, czyli radość, radować się z, być rozradowanym, wielka radość, skakać z radości, to te słowa zazwyczaj opisują odpowiedź odbiorców i uczestników zbawczej aktywności Boga. I jest jeszcze druga grupa słów, które są tłumaczone często jako radość, rozradować się w Słowie Bożym. Greckie słowo makarios, szczęśliwy, często w tłumaczeniach też tłumaczone jako błogosławiony. I te słowa z kolei najczęściej odnoszą się do stanu tych ludzi, którzy żyją zgodnie ze zbawczym zamierzeniem Boga. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę już tutaj na początku, to to, że żadne z tych określeń nie jest związane przede wszystkim z emocjami. W przeciwieństwie do definicji, które znajdujemy wszędzie, jak wpiszemy sobie radość, to kiedy szukamy tego słowa w Biblii,
to widzimy, że ono nie jest w pierwszym rzędzie związane z emocjami. Radość w Biblii jest inaczej postrzegana niż dzisiaj w takim ogólnym rozumieniu radość nam się jawi. Gdy Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, dla wielu był takim wywrotowcem, co wszystko przewracał, to co ludzie wiedzieli, to on jakby właśnie, że stawiał to na głowie i ciężko było w ogóle ludziom przyjąć to, co Jezus mówił. Ale jeżeli my zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Jezus był od samego początku świata, był przy założeniu świata, był przy tworzeniu tego świata, to pytanie, czy kiedy On przemawiał, czy można powiedzieć, że On coś wywraca do góry nogami, zwróćmy uwagę, że jest zupełnie odwrotnie, że właśnie Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, On, przemawiając do ludzi, zaczął wszystko stawiać tak, jak być powinno. On zaczął tłumaczyć, jaka jest prawda. A Jezus, kiedy uczył o radości, bo uczył o radości, był daleki od tego, co możemy się dzisiaj dowiedzieć z takiego portalu ABC Zdrowie. On ma inną definicję szczęścia. Pan Jezus rozpoczyna kazanie na górze od słynnych błogosławieństw. Tam się pojawia to jedno z tych słów. Tutaj mam takie zdjęcie, słabo tutaj widać, ale to jest właśnie Galilea nad jeziorem Tyberiackim, gdzie Pan Jezus nauczał. Prawdopodobnie na jednym z takich wzgórzy się zatrzymał i zgromadził się tam tłum i on rozpoczął ich nauczać. Czytamy o tym w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli, co Pan Jezus mówił o radości, o szczęściu, kogo On nazywa szczęśliwymi. W 5 rozdziale od 2 wersetu czytamy, że Pan Jezus, kiedy zaczął z tymi tłumami rozmawiać, przemawiać do nich, rozpoczął tymi słowy. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi, prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka na was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Zupełnie co innego, niż ludzie znali, słyszeli, zupełnie coś innego, niż i dzisiaj ludzie mogą usłyszeć, kiedy pytają się, kto jest tak naprawdę szczęśliwy, kiedy zastanawiają się nad radością, jak zdobyć radość i szczęście w życiu. Przyjęta tutaj forma jest taka, że Pan Jezus ogłasza, kto jest szczęśliwy, potem następuje opis grupy, która jest szczęśliwa i uzasadnienie ich szczęścia. Czyli nie jest to obdarowanie szczęściem, ani zapowiedź, że ono nastąpi, ale jest tutaj taka deklaracja, że pewni ludzie są szczęśliwi, nawet jeśli w świetle ziemskiej mądrości mogą być uważani za najbardziej nieszczęśliwych ze wszystkich. To widzimy w tym fragmencie. Związek radości i szczęścia najlepiej widzimy w tych dwóch ostatnich wersetach, które czytaliśmy, 11 i 12. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka na was wielka zapłata. Widzimy w tym fragmencie i ważne jest to, żebyśmy odczytywali ten fragment też jako całość, bo tutaj nie chodzi o zachętę do cierpienia jako takiego, że Pan Jezus pochwala każde cierpienie. Tutaj chodzi o to, jeżeli spojrzymy na ten fragment całościowo,
Chodzi tutaj o to, że cierpienie jest możliwą konsekwencją stylu życia naszkicowanego w wersetach od 3 do 9, jak patrzymy, czy do 10 wersetu. Pan Jezus w swoim nauczaniu nie wiąże tutaj radości z emocjami, jakie przeżywamy, ani ze statusem materialnym, z posiadaniem najlepszej rodziny, z samorealizacją. Prawdziwe szczęście wiąże z życiem w zgodzie z objawionymi zamierzeniami Boga. Szczęście wiąże się już z teraźniejszością, jak widzimy w 3 wersecie, bo mówi: szczęśliwi jesteście świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios, ale widzimy też, że dopiero ci szczęśliwi oczekują spełnienia tego szczęścia w przyszłości, bo to widzimy w wersetach od 4 do 9, gdzie jest mowa o tym: szczęśliwi zasmuceni, szczęśliwi pokorni, szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, czyli w czasie teraźniejszym. Ale dalej ta druga część wersetu, to uzasadnienie tego szczęścia, ono odnosi się do przyszłości, gdyż doznają pociechy, gdyż odziedziczą ziemię, gdyż będą nasyceni, gdyż dostąpią miłosierdzia, gdyż będą oglądać Boga, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Więc widzimy, że już Pan Jezus nazywa ich szczęśliwymi, radosnymi, ale jeszcze to spełnienie to dopiero będzie w przyszłości. Pan Jezus wierzę, że zupełnie celowo zaszokował swoimi słowami te zgromadzone tłumy, że z pełną premedytacją zburzył to, co oni myśleli na temat tego, kogo można nazwać szczęśliwym. A my wiemy z listu do Hebrajczyków, że Pan Jezus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I On dzisiaj robi to samo, jeżeli chodzi o pojmowanie radości i szczęścia. Powinien robić to samo i może używać do tego ciebie i mnie, kiedy głosimy ludziom dobrą nowinę. Pan Jezus zadziwiał tłumy, ponieważ uczył inaczej niż ci, których oni znali. On przemawiał z mocą, bo on wiedział, o czym mówi. On nie przeszedł jakiegoś kursu retoryki, nie uczył się jakiegoś wielkiego nauczyciela i postanowił, że zostanie rabbim. Ale my wiemy to ze Słowa Bożego, że on po prostu przekazywał słowo od samego Boga. Chociażby w liście do Jana czytamy: nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. Czyli to, co Pan Jezus tutaj naucza na temat prawdziwego szczęścia, to jest zupełnie, zupełnie inna liga niż to, co możemy wyczytać w całym internecie, na jakimkolwiek najlepszym portalu. Bo tutaj Pan Jezus przekazuje to, co Bóg kazał mu mówić i głosić, to, co On mu polecił. Chciałbym wam zadać dziwne pytanie. Ani zadałem to pytanie dzisiaj wcześniej i stwierdziłem, że to nie jest takie oczywiste pytanie. Czy Pan Jezus był szczęśliwy? Czy Pan Jezus doświadczał radości? Może łatwiej będzie. Pastor mówi, że oczywiście, że tak, ktoś tam też jeszcze. Ale no tak, jak tak pomyślcie, nie? Chciałbym was, wiem, że jest wieczór. Myśleliście kiedyś w ten sposób? W ogóle zastanawialiście się na temat różne rzeczy? Rozmyślamy o Panu Jezusie. Mam nadzieję, że to jest naszym jakimś takim naturalnym stanem, że rozmyślamy o Nim. Ale ja zacząłem się zastanawiać i nie wiem, czy ja myślałem w ten sposób, czy zadawałem sobie to pytanie, czy Pan Jezus był szczęśliwy. Pastor już powiedział, że był, że oczywiście, że był. Ja im dłużej myślę na ten temat, to myślę, że powiedzieć, że był szczęśliwy, to za mało powiedzieć. Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że Pan Jezus był najradośniejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi. Pomyślmy w ten sposób o Jezusie. Dlaczego ja tak myślę, że Jezus najpełniej ze wszystkich ludzi doświadczał radości w swoim życiu? Przecież
nie dlatego, że spędzał wakacje nad morzem, nie? Nie dlatego, że miał jakąś tam wypasioną chatę i dostęp do światłowodu miał i że może mu się udało, zanim wykupili PlayStation 5, gdzieś dostać przed świętami. To nie dlatego Pan Jezus był najszczęśliwszy. My wiemy z Ewangelii, pewnego razu znawca prawa jeden przyszedł i powiedział, że chce iść za Jezusem dokądkolwiek się uda. A co mu Jezus odpowiedział? Lisy mają nory i ptaki gniazda. Syn człowieczy jednak nie ma gdzie skłonić głowy, jeżeli chodzi o materialne życie Pana Jezusa. To nie było jakoś tak fiołkowo, że się tak wyrażę. On nie miał żadnego tam, nie wiem, aktu własności w zapleczu w razie czego, że ta pracownia ciesielska po Józefie, że może tam... Nie, Pan Jezus zupełnie nie przywiązywał się do żadnej własności tutaj na ziemi, bo on wiedział, że to nie ma żadnego sensu, żeby do czegokolwiek się tutaj przywiązywał. To dlaczego Pan Jezus uważam, że był najbardziej radosny? Czy dlatego, że był popularny, tak jak młodzi ludzie chcieliby być sławni, że Pan Jezus się tak cieszył, że gdzieś się nie pojawił, to tłumy się zbierały i ludzie go przyjmowali, w taki wiwatowali, jak on przyszedł. To sprawiało, że Pan Jezus był radosny? No niekoniecznie. On widząc tłumy nieraz się użalał nad nimi wręcz. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza również w 9 rozdziale, że kiedy miał tym swój zwyczaj, że obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie, uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. Czytamy dalej, że gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi. Użalił się nad nimi, w innym przekładzie Słowa Bożego czytamy, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. To może Pan Jezus był radosny, był pełen radości, bo miał supermoce. Mógł uzdrawiać, mógł sprawić, że powie coś do drzewa, ono uschło, mógł chodzić po wodzie przecież, nie? Mógł burzę uciszyć, może i wywołać słowami. Czy to sprawiało, że Pan Jezus był radosny? To sprawiało, że uczniowie byli radośni, bo taką historię czytamy w Ewangelii Łukasza, ciekawą, że kiedy Pan Jezus posłał tych 72 posłańców, On im dał pewną moc. I czytamy, że kiedy oni wrócili, to sprawozdanie w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, tak, kiedy 72 posłańców powróciło z radością, donosząc, Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas Jezus im powiedział, widziałem jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Tak ich tutaj delikatnie Pan Jezus napomniał, co jest tematem do radości. Ale bezpośrednio po tym są bardzo ciekawe słowa, po tym fragmencie, 21 werset i dalej, które mówią o radości Jezusa. Bo czytamy, w tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym, rozradował się, inne przekłady tutaj oddają to słowo, i powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Na osobności zaś zwrócił się do uczniów, szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Skąd zatem ta radość Pana Jezusa? Może na początku trochę się przejechałem po tych badaniach, o których można poczytać w internecie.
troszkę się bije w pierś, bo nie wszystko jest takie tam zaraz do wyrzucenia. Gabriel ostatnio cytował badania, które potwierdzają pewne rzeczy, które my wiemy z doświadczenia naszej wiary. To było w tym kazaniu o trwodze właśnie, już dzisiaj wspominanym, że tam na ujocie, tak, pewna badaczka, jakiś tam zakręta z mózgu bada i się okazuje, że ludzie wierzący w obliczu różnych właśnie zatrważających sytuacji mają jakiś tam buchor w tym mózgu, że nie reagują tak jak ludzie, którzy nie mają wiary. I ja powiem wam, że czytałem takie dość ciekawe badanie, przeprowadzane cały czas, to jest najdłuższe prawdopodobnie badanie trwające, od 80 lat już, badają grupę, to różnie znalazłem, ale jedna ze źródeł podaje, że 724 osoby nadal żyją z tych, które zaczęto badać. A nie, przepraszam, około 60 żyje z 724 osób, które zaczęto badać wtedy. W roku 1938 Amerykanie oczywiście na Uniwersytecie Harvarda zaczęli badać tak kompleksowo, żeby właśnie dojść do tego, co jest tajemnicą szczęścia. I robią wywiady z tymi ludźmi. Nikt nie jest taką otwartą księgą jak ci ludzie pod anonimowymi danymi, ale od wielu, wielu lat ich drogi się bardzo różnie potoczyły. Jedni są na szczycie, inni skończyli w rynsztoku, jedni się zapili na śmierć, inni prowadzą wielkie firmy i niektórzy się wykruszyli, ale wciąż 60 osób, już teraz mają, większość ma ponad 90 lat, wciąż przeprowadzają te badania, przysłuchują się ich rozmowom z bliskimi i tak dalej, żeby dojść do tego, co jest tak naprawdę tym szczęściem, co jest tajemnicą szczęścia. I nie będę wam czytał tego wszystkiego, ale jedno zdanie. Psychiatra, profesor na Harvard Medical School, Robert Waldinger, jeden z kierowników badania, podkreśla, że te lata badań pokazują jedno. W życiu najbardziej liczą się relacje. Tylko dobre relacje czynią nas szczęśliwymi i zdrowszymi. I teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do Pana Jezusa, bo to badanie, to co ludzie tutaj w swojej mądrości, przez obserwacje, przez dziesiątki lat wytężonych właśnie notatek, doszli do jakiegoś tam wniosku, to znajduje spełnienie w Jezusie Chrystusie. Bo dlaczego Pan Jezus był najbardziej radosnym człowiekiem, który kiedykolwiek stąpał po ziemi? 5 słów. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 30 werset. To jest wyznanie Pana Jezusa. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Pan Jezus był w doskonałej relacji ze swoim Ojcem, w doskonałej relacji z Bogiem. I to przesądza o tym, że ja uważam, że On był najbardziej szczęśliwym, najradośniejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek był na ziemi. Przypomnijmy sobie, co powiedział Bóg o Jezusie z nieba, jaki głos się rozległ, kiedy Jezus się ochrzcił i rozpoczął swoją służbę na ziemi. W Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale czytamy, gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus. A w czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos. Zastanówmy się, jak wielka jest to w ogóle niesamowita rzecz. Tam niektórzy myśleli, że to zagrzmiało, że nie wiem, burza idzie. Różnie próbowali sobie tłumaczyć, ale wyobraźcie sobie, że fizycznie słychać głos, który rozlega się z nieba. I ten głos mówi tak. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Ha! Pan Bóg powiedział o Jezusie, że On jest źródłem Jego radości, Bożej radości. Najdoskonalsza radość, jaką można doświadczyć, wynika z głębokiej relacji z Bogiem. Ta między Jezusem a Bogiem jest doskonała. Tak, że Pan Jezus mógł faktycznie powiedzieć, że oni są jedno. I dlatego Pan Jezus doświadczał tej najpełniejszej radości, jaką można sobie wyobrazić. Pomimo tego, że nie miał gdzie
głowy skłonić, pomimo tego, że spiskowali, jak go zabić, pomimo tego, że został zdradzony i pozostawiony, pomimo różnych rzeczy, które powodowały, że nawet był zasmucony czy rozżalony, to jednak jego radość to nie był stan emocjonalny. Radość wynikała z jego niezmąconej relacji z Ojcem. I gdy sobie to uzmysłowimy, to być może chociaż troszkę lepiej będziemy w stanie pojąć dramat tego, co się działo w Getsemane, w tym ogrodzie przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, kiedy On wiedział, z czym się to wiąże. On wiedział, że On przyjmie grzech na siebie i Jego Ojciec zasłoni swoje oblicze przed Nim. On, który doświadczał największej radości z tej niezwykłej relacji z Ojcem, o którą tak dbał i wciąż w niej był, on wiedział, że to, co było źródłem największej radości, jakiej mógł doświadczyć, ktokolwiek może doświadczyć, że on to zaraz straci. I dlatego tak to przeżywał, dlatego tak wyglądał ten bój w Getsemane. Muszę się do czegoś wam przyznać, że w ramach moich rozważań na temat radości sięgnąłem po książkę z naszej biblioteczki. Polecam, tam u góry korzystajcie czasem, jak jesteście już na nabożeństwie. Książka, klasyk chrześcijański, Josh McDowell, Powód do radości, ale muszę się przyznać, że zdążyłem doczytać nawet nie do wprowadzenia, bo doczytałem tylko do motta, które się pojawia w tej książce. To wam powiedziałem, aby moja radość w was była i aby wasza radość była pełna. Jezus to powiedział w Ewangelii Jana 15:11. I to mnie powaliło, bo znam te słowa. My, myślę, jak czytamy Słowo Boże, to wiemy, kiedy Pan Jezus te słowa wypowiedział. Ewangelia Jana 15 rozdział to była ta noc przed Jego ukrzyżowaniem, przed osądzeniem Jego śmiercią na krzyżu. I tej nocy Pan Jezus takie słowa powiedział do uczniów. W nowym przekładzie powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. I zacząłem rozmyślać nad tymi słowami. Stwierdziłem, to sobie poczytam kiedy indziej, później będę miał czas. Ale wróciłem do Pisma Świętego, do Ewangelii Jana i czytałem te fragmenty, te wszystkie słowa, które Pan Jezus tej nocy wypowiedział do uczniów. I znam oczywiście te słowa, to zapewnienie, tą ofertę pełnej radości Bożej, te niezwykłe słowa, ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, tej nocy Pan Jezus aż 3 razy mówi o pełnej radości. W rozdziale 15, w rozdziale 16, w rozdziale 17. I chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze, póki mam chwilę waszej uwagi, żebyśmy spojrzeli na te fragmenty i chciałbym, abyśmy potraktowali te słowa, te fragmenty, te wersety jako zaproszenie nas dzisiaj przez Boga do przeżywania pełnej radości w naszym życiu. Pierwszy ten fragment to jest właśnie Ewangelia Jana 15, rozdział 11, werset. I tutaj jest ciekawe, jeżeli zwrócimy uwagę, co jest napisane, że Pan Jezus mówi tak, powiedziałem wam to po to, czyli jakiś powód jest czegoś, co Pan Jezus powiedział i my się zaraz zastanowimy, co Pan Jezus powiedział, ale On powiedział to coś po to, aby Jego radość gościła w nas i aby nasza radość była pełna. Więc mamy tutaj taką opcję do pełna. Nie wiem, jak wy tankujecie samochód, ja staram się zawsze do pełna. Wiem, że niektórzy tak mają, że zawsze za 20 zł zalewają i dzięki temu nie czują podwyżek ceny benzyny, bo tyle samo ich to kosztuje. Ja chcę mieć ten komfort, jak gdzieś się wybieram w podróż, mieć do pełna. Zaczyna się okres świątecznych, tam różnych promocji i nieraz są promocje, tam oferta nielimitowanych minut na przykład, prawda, że tam nas gdzieś tam kuszą, że już się w ogóle nie musimy przejmować tym, do kogo dzwonimy, na stacjonarny, na komórki. I ja taki roboczy temat, tytuł tego kazania przyjąłem, że to jest oferta nielimitowanej radości dla nas. Właśnie tą ofertę nielimitowanej radości znajdujemy w tym ostatniej nocy, w słowach Jezusa, ostatniej nocy przed Jego śmiercią na krzyżu. Jezus powiedział coś
celowo swoim uczniom, aby oni mogli mieć pełen pakiet radości, bez limitu, żeby do pełna mogli mieć tą radość. I teraz już pewnie gotujecie się z ciekawości, jeżeli nie pamiętacie, jest wam wstyd, że nie pamiętacie, to co Pan Jezus im powiedział, żeby oni mogli tą radość przeżywać do pełna? Musimy się troszkę cofnąć w kontekście i czytamy tak. Co Pan Jezus powiedział? Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. To Pan Jezus powiedział uczniom, aby Jego radość gościła w nich i żeby ta radość była pełna. Kiedy korzystamy z różnych takich ofert nielimitowanych, to często tam są pewne warunki. Nam na przykład oferują, prawda, telefon za grosz czy za darmo nam dadzą, ale też w tej umowie są pewne warunki, że my się do czegoś zobowiązujemy, żebyśmy mogli z tej oferty skorzystać. I chciałbym, żebyśmy na tą ofertę nielimitowanej radości spojrzeli też w ten sposób, że są tutaj pewne warunki, żebyśmy mogli z tego korzystać. I właśnie w tych pierwszych słowach znajdujemy pierwszy taki warunek. Tym warunkiem jest to, że powinniśmy wypełniać przykazania. Powinniśmy okazywać posłuszeństwo temu, co Pan Jezus nam przykazał. I dalej, jakbyśmy spojrzeli do 12 wersetu, do 17 wersetu, właśnie 15 rozdziału Ewangelii Jana, to tam jest wyraźnie napisane, jakie przykazanie Pan Jezus nam zostawił. Najprościej ujmując, że mamy kochać jedni drugich. Nie to, że mamy skupiać się na sobie, że mamy kochać siebie, że mamy sobie poświęcać więcej czasu i uważności, ale że mamy kochać siebie wzajemnie, mamy kochać innych ludzi. I to dalej, jak będziemy czytać, byśmy czytali ten fragment, to będzie oznaczało, że będziemy nieraz w nienawiści w tym świecie. I to wcale nie kłóci się z pełną radością. Ta radość, do której zaprasza Pan Jezus, ona jest ponad emocjami. To widzimy wyraźnie w 16 rozdziale, bo kiedy Pan Jezus przewidywał, przepowiadał, że to jest ten czas Jego rozstania z nimi, to czytamy w 6 wersecie 16 rozdziału, że kiedy, ale ponieważ powiedziałem wam o tym, smutek napełnił wasze serca. Czyli Pan Jezus jednocześnie oferuje im, zachęca ich, żeby mieli pełną radość, a jednocześnie mówi rzeczy, które ich zasmucają. To jest ciekawe. Troszkę dalej w 16 rozdziale czytamy, w 22 wersecie. Ręczę i zapewniam, wy będziecie płakać i rozpaczać, a świat będzie się bawił. Wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. Ta noc, kiedy Pan Jezus wypowiada te słowa, ona nie należała do najradośniejszych, moglibyśmy tak powiedzieć, według naszych standardów. I wydaje mi się, że całkiem możliwe jest to, że dzisiaj, kiedy docierają do ciebie te słowa, tutaj na sali czy gdzieś tam w odmętach internetu, być może też nie jesteś w najradośniejszych okolicznościach. Być może gdzieś znaczy twój uśmiech, ten smutek jakiś, może różne rzeczy przeżywamy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa przeżywamy jakieś doświadczenia, ale ta dobra nowina jest taka, że ta radość jest ponad naszymi emocjami. Ta radość, którą oferuje Pan Jezus, którą oferował wtedy swoim uczniom i wierzę, że w tej liczbie też nam. I zaraz po tych słowach o zasmuconych uczniach znajdujemy drugie wezwanie do pełnej radości. 16 rozdział 23, 24 werset. W tym dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Ręczę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, dawam.
Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię. Ha. Czyli drugi warunek tej umowy, na tej oferty na nielimitowaną radość, to jest proszenie w imieniu Jezusa, jak widzimy. Pan Jezus wzywa, żebyśmy prosili w Jego imieniu. Ale jak to jest możliwe i jak to lepiej zrozumieć, to musielibyśmy się cofnąć znów o jeden rozdział, gdzie Pan Jezus to rozjaśnia w 15 rozdziale, w 7-8 wersecie. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Z tego fragmentu wyraźnie widzimy, że aby prosić o cokolwiek w imieniu Jezusa, musimy być w relacji z Nim. To nie może być tak, że my prowadzimy sobie życie zupełnie po swojemu, żyjemy tak, jak nam się żywnie podoba i po prostu mamy taką formułkę, że na koniec wypowiadamy w imieniu Jezusa i to załatwia sprawę. To nie załatwia sprawy. Tutaj jest w tym fragmencie napisane, jak możemy prosić w imieniu Jezusa, że musimy trwać w Nim, tak jak On trwał w Ojcu, więc ten drugi punkt, żeby był bardziej dla nas klarowny, tej oferty, tych warunków tej oferty, bym zatytułował tutaj trwanie w relacji z Jezusem. To jest warunek, żebyśmy mogli korzystać z nielimitowanej radości w naszym życiu. I Pan Jezus jeszcze trzeci raz mówi o pełnej radości. To jest w 17 rozdziale. To jest tak zwana arcykapłańska modlitwa Jezusa, kiedy Pan Jezus zwraca się bezpośrednio do swojego Ojca w niebie. Ale uczniowie słyszą tą Jego modlitwę. I tam czytamy w 13 wersecie. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Co takiego powiedział Jezus, abyśmy mogli doświadczać pełni Jego radości? To się tutaj cofniemy kilka wersetów, a potem pójdziemy kilka wersetów do przodu, żeby zobaczyć, co Pan Jezus, żeby spojrzeć na to, co Pan Jezus powiedział, aby uczniowie mogli doświadczać pełni Jego radości. W 9-11 wersecie czytamy: ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi i wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. I kilka wersetów dalej, 18-19. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Wsłuchajmy się w to. Pan Jezus poświęca siebie samego po co? Aby ich życie, nasze życie, również było poświęcone prawdzie. I tu mamy trzeci warunek tej oferty, żebyśmy mogli korzystać z nielimitowanej radości. Warunek, który wcale nie jest łatwy do spełnienia i który może powodować, że niektórzy jednak się wymiksują z tej oferty, bo jednak stwierdzą, że to tak jak czasem, bądźmy szczerzy, z tymi telefonami za złotówkę, jak człowiek sobie tam kalkuluje, to myśli, że przepraszam, do chrzanu z taką ofertą, nie chcę tego, nie? Bo się okazuje, że potem przez 2-3 lata będzie płacił wyższy abonament. My tutaj nie mamy nic takiego ukrytego, żebyśmy mieli cierpieć, ale ten warunek dla niektórych jest nie do przejścia, bo warunkiem korzystania z nielimitowanej radości, z tej radości, która jest w Jezusie Chrystusie, w tej pełnej radości, jest poświęcenie życia prawdzie. Wtedy możemy przeżywać
pełnię radości Jezusa, jeżeli poświęcimy nasze życie, jeżeli oddamy nasze życie, jeżeli rezygnujemy z naszego życia na rzecz prawdy. A Pan Jezus jest prawdą. I to mnie wciąż niezmiernie zachwyca i zadziwia, że to dotyczy też nas dosłownie, że ta oferta nie była tylko do uczniów, bo kiedy czytamy dalej te słowa z Ewangelii Jana, to tam jest, że Pan Jezus mówi, wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Więc w tej liczbie i dotyczy to nas. Jak zastosować to dzisiejsze poselstwo? Może jeszcze tylko na koniec jakąś taką wskazówkę. Jak ja planuję to zastosować w swoim życiu? Po pierwsze, choćby wszyscy psychologowie świata, life coachowie, trenerzy personalni zgadzali się co do tego, że aby być szczęśliwym należy docenić siebie, pozwalać sobie na przyjemności, próbować nowych rzeczy, eksperymentować, to my wiemy, że Słowo Boże wskazuje nam drogę doskonalszą. I jak się ma mądrość tych wszystkich psychologów względem zapisanych słów Słowa Bożego, zapisanych słów przekazanych nam przez Jezusa Chrystusa, człowieka, który w pełni doświadczył tej radości. I chciałbym, żebyśmy skorzystali dzisiaj z tego zaproszenia do nielimitowanej radości. Chciałbym to powiedzieć, że dopóki nie poznasz Jezusa, nie masz dostępu do pełnej radości. Świat daje nam pewne namiastki, nazywa radością przyjemności różne. I oczywiście, że wakacje są przyjemne, oczywiście, że dobrze płatna praca jest przyjemna, że ktoś jak nas dostrzeże, że mamy talent, że ładnie gramy na akordeonie i powie, że to super, to pewnie, że jest to przyjemne, jest to miłe, prawda? To, nie wiem, jak Polacy na przykład pokonają Niemców w piłkę nożną, to jest jakaś przyjemność, forma. Ale to się nie umywa do tego, co dzisiaj jest nam oferowane przez Jezusa Chrystusa. I takie wszystkie rzeczy, które nam dzisiaj sprawiają przyjemności w tym ziemskim życiu, to wszystko może spowszednieć. To faktycznie ci bogaci mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, bo już im nie dają. Może początkowo im dawały, ale to wszystko przestaje po jakimś czasie cieszyć. A wielką tajemnicą jest to, że relacja z Jezusem to droga, gdzie stale znajdujemy się na wznoszącej. Jest coraz to lepiej. Tak jak w życiu ludzie zdobywają różne rzeczy i coraz mniej ich cieszą, to tutaj powinno być odwrotnie, bo im jesteśmy dłużej w tej relacji, im ona jest głębsza, tym bardziej możemy doświadczać tej radości, która była udziałem Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedno na marginesie. Zwróćcie uwagę, że zdobywanie czegokolwiek w tym świecie jest naznaczone takim cieniem tej świadomości, że to jest czasowe, że będzie trzeba się z tym pożegnać, że dom sobie wybudujemy ładny, to gdzieś tam spęka za jakiś czas, albo nie wiadomo, kto tam będzie mieszkał po nas, co zdobędziemy, różne rzeczy, to wszystko przemija. Najwspanialsze małżeństwo, jakie mamy, to też się starzejemy i poumieramy i być może my mieć jeszcze taki lęk, że zostaniemy sami pewnego dnia. A z tą radością, którą oferuje Pan Jezus, jest zupełnie inaczej. My już możemy doświadczać pewnej radości, ale jej spełnienie dopiero jest przed nami i z każdym się dniem przybliżamy. Już dzisiaj coś pojmujemy, ale będziemy jeszcze bardziej tego doświadczać. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz zobaczymy. Teraz poznanie nasze jest cząstkowe, ale wówczas poznamy tak, jak my jesteśmy poznani. Radość, która nie opiera się na emocjach, to jest decyzja. I ta radość, o której dzisiaj mówimy, ona jest ponad stanami emocjonalnymi, które przechodzimy. Możemy naprawdę płakać i możemy być jednocześnie pełni radości. Świat może uznać to za nienormalne, za jakieś tam, nie wiem, oderwanie od normy, ale co jest tak naprawdę normą, jeżeli nie słowa Jezusa Chrystusa? A widzimy, że On czasem był zasmucony, a jednocześnie wiemy, że był pełen radości. Jeżeli mielibyście zapamiętać z dzisiejszego poselstwa Słowa Bożego tylko jedną rzecz, to niech będzie to świadomość, że nie znajdziesz prawdziwej radości nigdzie indziej,
niż w relacji z Jezusem Chrystusem. Nigdzie indziej nie ma prawdziwej radości. Możemy przeżywać różne wzloty emocjonalne. Możemy nawet się jakoś wspomagać. Możemy się naszureć czymś i inną rzeczywistość doświadczać i myśleć, że to jest radość, ale to wszystko jest ulotne i nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj jest nam oferowane. Na koniec dwa wersety z psalmów. Niech rozbrzmią z tego miejsca. W psalmie 16, w drugim wersecie czytamy słowa Dawida. Powiedziałem do Pana, Ty jesteś moim Panem. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. I ostatni werset psalmu 73 w przekładzie Biblii Warszawskiej. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją. Zaryzykuję stwierdzenie, że jeżeli nie możesz dzisiaj przystąpić do wieczerzy pańskiej. To nie masz prawa, to nie przeżywasz tej radości, o której dzisiaj mówimy. Zaraz będziemy przystępować do wieczerzy. Gabriel będzie nas w tym prowadził wieczorem. Ale pomyślmy też chwilę teraz o tym, że jeżeli nie mamy uporządkowanych relacji z Panem Jezusem, jeżeli jesteśmy osobami już świadomie myślącymi, a nie ochrzciliśmy się, nie wyznaliśmy naszej wiary w Jezusa Chrystusa, to nie możemy przeżywać, nie spełniamy warunków tej umowy na nielimitowaną radość. On dzisiaj oferuje nam po raz kolejny, może setny raz, może dwusetny raz oferuje dzisiaj Tobie udział w Jego radości. On chce, żebyś z tego skorzystał, za darmo, ale z pewnymi obostrzeniami. Poprzez posłuszeństwo, poprzez trwanie w społeczności z Nim i poprzez poświęcenie swojego życia prawdzie.